Dobry wieczór Państwu. 3 dni trwały w stolicy RFN obchody Dnia Stron Ojczystych, wschodnich i środkowych Niemców. Zorganizował je Związek tzw. Wypędzonych pod honorowym patronatem chadeckiego nadburmistrza doktora Hansa Danielsa. W broszurze zatytułowanej Czym jest niemiecka ojczyzna dr Richard Jäger, wiceprzewodniczący Bundestagu, na stronie 11 pisze: Konstytucja jako najwyższe prawo udziela nam jasnej odpowiedzi na pytanie, czym są Niemcy dziś. Właśnie terytorium niemieckiej Rzeszy z 1937 roku. Nie więcej, ale także i nie mniej. W stoisku Związku Studentów Wschodu prezentowana jest mapa tych Niemiec. Niemieckie państwo to Bundesrepublik, Republika Federalna. NRD na mapie określone jest mianem Sowjetische Besatzungszone, radziecka strefa okupacyjna, a polskie ziemie zachodnie i północne Unterpolnischer Verwaltung, pod polską administracją. Nie ustają protesty przeciwko decyzji rządu francuskiego o ekstradycji 3 nacjonalistów baskijskich ETA. Nadgraniczne miasto Bayonne w Baskonii francuskiej jest od kilku dni widownią ostrych protestów. Kierowcy ciężarówek zablokowali francusko-hiszpańskie przejścia graniczne. Z Fenianu wyruszyła misja Czerwonego Krzyża z pomocą dla ofiar tajfunu i powodzi, które nawiedziły Koreę Południową przed kilkunastoma dniami. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zaoferowała pomoc dla 200 tysięcy ofiar klęsk żywiołowych. Analizy Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że zaostrzyła się polityka karna wobec sprawców przestępstw zagarnięcia mienia społecznego i spekulacji. Częściej orzekane są kary bezwzględnego pozbawienia wolności, nakładane grzywny oraz kary dodatkowe, zakazujące zajmowania określonych stanowisk, konfiskaty mienia i podania wyroku do publicznej wiadomości. I to już wszystkie informacje dziennika. Dziękujemy. Do widzenia.